Cześć, tu Babka z Majce. Czy wiecie, co to jest? Jest to szereg Taylora funkcji f w otoczeniu punktu x0. Co to jest i jak go obliczyć dla jakiejś danej funkcji f, dowiecie się w tym odcinku. Zapraszam! Tak jak powiedziałam, ten szereg nazywamy szeregiem Taylora. Jest to szereg Taylora dla funkcji f w pewnym otoczeniu funkcji punktu x0. Uwaga! Ta funkcja musi mieć pochodne wszystkich rzędów w otoczeniu tego punktu x0. Dlaczego? Bo to, co mamy tutaj w liczniku, to są właśnie pochodne. Tu jest na przykład n-ta pochodna funkcji f w punkcie x0. Czyli musicie umieć dobrze liczyć pochodne, żeby rozwinąć jakąś funkcję w szereg Taylora. Uwaga! Jeżeli x0 jest równe 0, czyli jeżeli rozwijamy szereg Taylora w punkcie x0, to ten szereg będzie nazywał się szereg Maclaurena. Na kolokwium i egzaminie najczęściej dostajecie zadanie, aby rozwinąć jakąś funkcję właśnie w szereg Maclaurena, więc wtedy musicie wiedzieć, że szereg Maclaurena to tak naprawdę to jest Taylor, tylko za x0 bierzemy 0. I my zrobimy sobie teraz rozwinięcie funkcji f od x równa się 1 przez 1 minus x, w punkcie x0 równe 0, czyli robimy szereg Maclaurena. Po pierwsze zastanówmy się, jak wyglądają pochodne naszej funkcji. Czyli pochodna w punkcie x, no to zobaczmy, co tutaj mamy. Tą funkcję mogłabym zapisać, że to jest 1 minus x do potęgi minus pierwszej. I teraz, jak robię z tego pochodną, to jest minus 1, 1 minus x do potęgi minus drugiej razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli minus 1. Zobaczmy, że ten minus i minus się skasuje, czyli to jest po prostu 1 minus x do potęgi minus drugiej. Druga pochodna to będzie minus 2, 1 minus x do minus trzeciej i to jeszcze razy minus 1 pochodna funkcji wewnętrznej, czyli będzie 2 razy 1 minus x do potęgi minus trzeciej. Liczymy kilka tych pochodnych po to, żeby w końcu znaleźć przepis na n-tą pochodną. Jeszcze tego dobrze nie widzimy, ale zobaczmy. By było minus 3 razy 2 razy 1 minus x do potęgi minus czwartej razy pochodna funkcji wewnętrznej minus 1. Czyli będzie 3 razy 2 razy 1 minus x do potęgi minus czwartej. I myślę, że już przy czwartej pochodnej zorientujemy się, jaki będzie przepis. To by było minus 4 razy 3 razy 2 razy 1 minus x do potęgi minus piątej razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli minus 1. Minusy się skasują i mamy, zobaczcie, 4 razy 3 razy 2 razy 1 to jest 4 silnia razy 1 minus x do potęgi minus piątej. Zauważmy, że piąta potęga to by było 5 silnia razy 1 minus x do potęgi minus szóstej i tak dalej, więc pochodna rzędu n tego w x, naszej funkcji f od x, to będzie tak. Tutaj stoi, jak była na przykład czwarta pochodna, to 4 silnia. Zobaczcie, przy trzeciej 3 silnia, przy drugiej 2 silnia, czyli tu na początku będzie n silnia razy, później zawsze było 1 minus x i do potęgi. I teraz przy czwartej minus piątka, przy trzeciej minus czwórka, na przykład przy szóstej to by była minus siódemka, czyli to będzie minus i tutaj n plus 1. Ten przepis trzeba odgadnąć. To jest coś takiego, jeżeli robicie sobie testy na inteligencję, to czasami były tam takie zadania, że na przykład było kilka wyrazów i trzeba było zastanowić się, jaki będzie kolejny, albo jaki będzie wzór na ten ciąg. No to właśnie tutaj też taką zgadywankę robimy. Tak naprawdę ja robię to tak. Liczę pochodne, kolejne pochodne, liczę, aż w końcu zobaczę pewną regułę, zasadę, jak tworzy się kolejna pochodna. I tutaj znaleźliśmy przepis. Skoro robimy to w punkcie x0 równym 0, to zobaczmy, co będziemy chcieli. Chcemy mieć coś takiego. Jeszcze zapiszę tutaj, że ten szereg to jest tak. F od x0, później jak policzę pierwszą pochodną, to mam f' od x0 przez 1 silnia razy x minus x0 do pierwszej plus druga pochodna w punkcie x0 przez 2 silnia razy x minus x0 do potęgi drugiej plus i tak dalej, i tak dalej. Ja robię teraz szereg Maclaurena dla naszej funkcji i teraz powiedziałam, że muszą istnieć pochodne wszystkich rzędów w otoczeniu naszego x0, czyli w otoczeniu 0. I świetnie, tutaj mi się nic nie psuje, bo tutaj zauważcie, że w otoczeniu 0 pochodne są. Problem byłby w jedynce,
dlatego nie robimy tego w jedynce, tylko robimy to w zerze. I teraz, jak będzie wyglądał nasz szereg? Mogę od razu napisać wzór ogólny, od n równego 0 do nieskończoności. I teraz n ta pochodna w punkcie x0. Czyli ja robię Maclaurena, czyli ja tak naprawdę mnie interesuje n ta pochodna w zerze przez n silnia przez x minus x0, czyli minus 0 do potęgi n. Nie musiałam pisać tego x minus 0, ale napisałam. To teraz zobaczmy. Suma po n równe 0 do nieskończoności. Teraz n ta pochodna w zerze. Ja wliczyłam tu n tą pochodną w x. To co będzie, gdy za x stawię 0? To mam n silnia razy 1 minus 0 do potęgi minus n plus 1. Aha, czyli to jest po prostu n silnia. Czyli mamy n silnia przez n silnia x do n tej. To mi się skróci, stąd zostaje x do n tej. I teraz, gdybym się zastanowiła nad tym, jaki jest przedział zbieżności naszego szeregu, to mogę powiedzieć, że przecież to jest szereg potęgowy, tak? Czyli to jest q do potęgi n tej. Kiedy taki szereg był zbieżny? Ten szereg był zbieżny, jeśli q było z przedziału minus 1, 1, czyli nasz szereg będzie zbieżny, jeżeli x będzie z przedziału od minus 1 do 1. To już jest taka ciekawostka, bo tak naprawdę w zadaniu chodziło tylko o to, żeby zapisać naszą rozwinąć naszą funkcję w szereg Maclaurena. Czyli jeszcze raz, jaki jest przepis? Myślę, że jeszcze w tym odcinku dobrze, gdybyśmy zrobili jeden przykład dla funkcji, jakiejś trygonometrycznej, na przykład sinusa albo kosinusa. Natomiast to, co musicie zapamiętać. Po pierwsze, jak wygląda szereg Taylora, czyli ten wzór zapamiętujemy, to x0 w szeregu Taylora może być podane dowolnie. Najłatwiej będzie Wam liczyć, jeżeli zadanie będzie, żeby rozwinąć w x0 równe 0. Ten szereg nazywa się wtedy szeregiem Maclaurena. Pierwsze, co robicie, to liczycie sobie pochodne. Liczycie pochodne, pochodne, aż zauważycie, jaki jest przepis na tą pochodną. Wtedy możemy zapisać szereg, czy Taylora, czy Maclaurena, jakimś wzorem. Najfajniej, jak uda nam się zapisać taką formułę, natomiast może być tak, że po prostu, jeżeli nie odgadniecie tego, to możecie wypisać początek naszego szeregu i też będzie, myślę, że ok. To teraz zobaczcie na przykład, jak rozwinąć w szereg Maclaurena sinusa. Czyli mam rozwinąć funkcję f od x równa się sinus x w szereg Taylora z x0 równym 0, czyli tak naprawdę robię szereg Maclaurena. X0 równa się 0. Zauważmy, że nasza funkcja f od x ma pochodne, kolejne pochodne, czyli wszystkich rzędów w otoczeniu x0. Policzmy te pochodne, na razie tak ogólnie będziemy liczyć. Czyli pochodna z sinusa to jest kosinus. Z kosinusa minus sinus. Trzecia, no to z sinusa będzie kosinus, jeszcze minus przepiszę, czyli minus kosinus x. Czwarta, no to teraz z kosinusa minus sinus i ten minus, czyli ten się skasuje, czyli sinus x. I tak dalej, i tak dalej. Ok, czyli na razie tak, widzę, że jest na zmianę kosinus, sinus, kosinus, sinus i pojawia się co trochę minus. Ok, ale zobaczmy teraz, co się dzieje, gdy liczę w zerze. Bo pamiętamy, że ten szereg chcę zrobić przy n od 0 do nieskończoności. Tu miała być pochodna, n ta pochodna w zerze przez n silnia x minus x0, czyli x do potęgi n tej. Dobrze, to ja policzę sobie tą tak. Pierwszą pochodną w zerze, no to jest kosinus 0, 1. Druga pochodna w zerze, no to będzie 0. Trzecia pochodna w zerze, to będzie minus kosinus 0, czyli minus 1. Czwarta pochodna w zerze, 0. Ok, może policzmy jeszcze piątą. Sinusa, kosinus x, czyli piąta, to znów będzie 1. I jak się domyślacie, co będzie dalej? Czyli będzie tak, 1, 0, minus 1, 0, 1, 0, minus 1. I tak na zmianę. To teraz zobaczmy, gdzie się zerują. Zawsze, gdy jest n parzyste, wyzeruje nam się. Ok. A co z nieparzystymi? No raz jest jedynka, raz minus jedynka, raz jedynka, raz minus jedynka. Jak nie umiemy znaleźć takiego przepisu, to możemy zrobić jeszcze taką sztuczkę, że wypiszmy sobie, co to jest. To chcieliśmy, żeby to było tak, f od zera plus później tak, pierwsza pochodna w zerze przez 1 silnia
razy x do pierwszej plus druga pochodna w zerze przez 2 sinia x do potęgi drugiej plus trzecia pochodna w zerze przez 3 sinia razy x do potęgi trzeciej i tak dalej, i tak dalej. No to f od zera. No sinus zera to jest 0, czyli tego nie ma. Tu mamy 0. Później pierwsza pochodna w zerze, no to jest 1, czyli to mamy, czyli jest 1 przez 1 sinia x do pierwszej. Parzyste, wszystkie parzyste się wyzerują, tak? Czyli tego nie ma. Kolejne będzie trzecia pochodna w zerze, to jest minus 1, czyli będzie minus 1 przez 3 sinia razy x do trzeciej. Czwarta się wyzeruje, czyli tutaj nie mam. Co będzie z piątą? Przy piątce była jedynka na plusie, czyli będzie 1 przez 5 sinia x do piątej. Plus, kolejna się wyzeruje. I później będzie minus 1 przez 7 sinia x do siódmej. I tak dalej, i tak dalej. Gdyby nie te minusy, to byłoby prosto, bo byśmy zapisali, że po prostu tutaj mamy kolejne liczby nieparzyste i tutaj x do tej potęgi. Natomiast my musimy jakoś znaleźć przepis. Zauważmy, że tutaj mamy tylko liczby nieparzyste, czyli postaci 2k plus 1. I teraz, gdy k było 0, to mieliśmy tutaj, czyli byliśmy na plusie. Czyli dla k równego 0 jesteśmy na plusie. Dla k równego 1 byliśmy na minusie. Dla k równego 2 jesteśmy znowu na plusie. Dla k równego 3 jesteśmy na minusie. Czyli zauważmy, że tak naprawdę zmieniają nam się tu znaki. Raz plus, raz minus, raz plus, raz minus. Na pewno będzie tak, że na górze będzie minus 1, i teraz do potęgi parzystej na plusie, a tutaj będzie później k nieparzyste na minusie. Czyli wystarczy, że ja napiszę, że tutaj jest do potęgi k tej, już mi się będzie zgadzało, bo gdy tam minus 1 do potęgi zerowej, będę na plusie. Do potęgi pierwszej na minusie. Czyli zawsze jak będę do nieparzystej, to będę mieć minus, a do parzystej będę mieć plus. Na dole będziemy mieć, no to ten nieparzysty, ale sinia, 2k plus 1. Tutaj sinia i do potęgi przy x 2k plus 1. I tak będzie wyglądał nasz szereg. Przy teraz k od 0 do nieskończoności. Myślę, że to jest trudne, żeby odgadnąć ten wzór. Natomiast jeśli byście tego nie zrobili, jeśli nie wymyślicie, no to możecie zapisać tak prawidłowo, tak żeby zapisać to jednym wzorem, powinniśmy zapisać, że to jest minus 1 do potęgi k tej przez 2k plus 1 sinia x do potęgi 2k plus 1. To, żeby wymyślić, że to było minus 1 do potęgi raz parzysta, raz nieparzysta i żeby się od dobrej zaczynało, to było trudne. Na dole tutaj jest n sinia, ale my bierzemy te n tylko nieparzyste, dlatego ja zmieniłam na 2k plus 1, żeby było widać, że one są nieparzyste. Natomiast ten przepis wyszedł nam z tego, jak wstawiliśmy pochodne w zerze. I ten szereg to jest szereg Maclaurena funkcji sinus x. I myślę, że to było trudne. I nie wiem, czy umiałabym to łatwiej wytłumaczyć.